Dzień dobry. Nazywam się Anna Moryto. Jestem kuratorem w Muzeum Historii Ubioru w Poznaniu. Na prośbę Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza przygotowałam opowieść o ubiorach szlacheckich w XVII-wiecznej Rzeczpospolitej. Skąd taki pomysł? Jest on oczywiście związany z trylogią i wystawą, który kąty miłosne u Sienkiewicza, odsłona pierwsza pan Wołodejowski, obecnie prezentowaną właśnie w Muzeum Literackim. Czas, który mam do dyspozycji, aby zaprezentować temat, jest zdecydowanie dość krótki i z pewnością nie uda się poruszyć dogłębnie wszystkich wątków związanych z modą XVII-wieczną na terenie Rzeczypospolitej. Zapraszam więc na zwięzły i szybki spacer po modzie szlacheckiej burzliwego wieku XVII. Opowiem państwu kilka słów o trylogii. Oczywiście tylko ku przypomnieniu, jako że głównym tematem wykładu jest ubiór. Zaprezentuję na wybranych przykładach modę polską, modę niemiecką, czyli tą modę zagraniczną, zarówno damską jak i męską. Wspomnę także o tym, jak w wieku XIX na nowo adaptowano historyczne wzory. Wiek XIX zdecydowanie miłował się w powieściach historycznych i odkrywaniu na nowo przeszłości. Polska w tym czasie znajdowała się pod zaborami i był to trudny czas dla naszego narodu. W ostatnich dekadach wieku XIX wyraźnie widoczne jest odejście od romantycznej wizji świata na korzyść trzeźwego pozytywizmu. Jednak trylogia nie do końca się w ten nurt wpisuje, co oczywiście wytykano autorowi, który napisał utwór, jak Sam to podsumował, dla pokrzepienia serc, czyli z Zdecydowanie w duchu romantycznym. Głównymi bohaterami cyklu są przede wszystkim przedstawiciele drobnej, jednakże znakomicie skoligaconej szlachty i potężna magnateria. A w cóż oni wszyscy się odziewali? W wieku XVII Rzeczpospolita była trzykrotnie większa niż Polska jest obecnie. Jej terytorium zajmowało prawie milion kilometrów kwadratowych. Na tak ogromnym obszarze moda nie mogła być jednolita, bo choć wszyscy byli pod panowaniem jednego króla, to jednak pochodzili z różnych nacji, wyznawali różne religie. Możemy wyróżnić dwa główne nurty w modzie szlacheckiej, która była naśladowana także przez mieszczaństwo. Modę polską, z, wyraźnie, z wyraźnymi nawiązaniami do tradycji wschodnich, i modę niemiecką, czyli pochodzącą z zachodu Europy. Najpierw z kręgów hiszpańsko-niemieckich, związanych z Habsburgami, a nieco później z Francją. Na portretach Janusza Radziwiła widzimy, jak wyraźne były różnice między jedną a drugą modą. Jednym z ciekawszych i cenniejszych zabytków sztuki polskiej jest rolka sztokholmska, czyli kilkunastometrowy gwasz przedstawiający ingres orszaku weselnego Zygmunta III Wazy do Krakowa z okazji zaślubin jego drugiej żony Konstancji Habsburżanki. Zabytek powstał w 1605 roku i opuścił nas oczywiście z najazdem szwedzkim. Został zwrócony dopiero w latach 60. XX wieku. Na malunku przedstawiono ubiory zarówno polskie, jak i niemieckie. Widzimy króla w stroju zachodnim, powóz królowej otoczony przez Gwardię Mieszczańską, także wszyscy ubrani według mody zachodniej. Dostojników polskich w kolorowych strojach oraz husarie. W Rzeczpospolitej panowała zdecydowana różnorodność w ubiorze, która trwała aż po rozbiory. Jakie elementy składały się na strój polski? Był to przede wszystkim żupan oraz zakładane na niego okrycia wierzchnie, najczęściej delia i ferezja, a od drugiej połowy w wieku XVII także kontusz. Szczęśliwie do naszych czasów zachowało się kilka egzemplarzy żupanów z XVII wieku, obecnie przechowywanych w muzeach w Krakowie i Warszawie. Żupan to obszerna szata męska, której nazwa wychodzi się z języka arabskiego, ona sama zresztą też ma pochodzenie zdecydowanie wschodnie. W zależności od dekady i okoliczności bywała zarówno długa, jak i krótka, ale zawsze mocno rozkloszowana od talii w dół. Przód i rękawy zapinane były na pętelki i rząd gęsto naszytych drobnych dekoracyjnych guzów. Co jest bardzo charakterystyczne dla mody polskiej, w Żupanie prawa poła zachodzi na lewą, czyli odwrotnie niż w szubierze zachodnim. Jednak guzy czy guziki są przyszyte po tej samej stronie w obu typach strojów. Krój żupanów niewiele zmieniał się w XVII wieku. Główne różnice dotyczyły długości spódnicy, rodzajów mankietów i wysokości kołnierza. Mankiety mogły być krótkie, krótkie lub wykładane na dłoń, kołnierze niskie, wysokie lub wysokie z tyłu, a przodem skrócone. Tkaniny, które wykorzystywano na żupany, były różnorodne i dopasowane zarówno do zamożności właściciela, jak i oczywiście do pory roku. Od szarych wełen na żupany drobnej szlachty po złotolitej jedwabie magnaterii. Jednym z popularniejszych kolorów, to jest widoczne na, na obrazach, był karmazyn. Dotyczy to zwłaszcza kręgów bogatej szlachty, ale często widzimy też na portretach błękity, zielenie, kolory żółty, złoty czy nawet biały. Od koloru Żupana pochodzą nazwy szaraki i karmazyni. Pierwszy termin odnosi się do drobnej ubogiej szlachty, drugi zaś do magnaterii. W wieku XVII Żupan mógł być noszony samodzielnie lub jako szata, lub jako szata spodnia. W pierwszej połowie wieku na żupan często zakładano delie, co było kontynuacją mody z poprzedniego jeszcze wieku. Delia była to szeroka szata, zazwyczaj z rękawami i futrzanym kołnierzem. Często także była w całości podbijana futrem. Inaczej niż żupany, delie mogły się bardzo między sobą różnić. Na obrazach i w inwentarzach pojawiają się delie bez rękawów, delie z szerokimi rękawami, delie z rękawami rozciętymi czy pozornymi. To ostatnie określenie dotyczy rękawów, które są zszyte zresztą ubioru tylko częściowo, np na przykład jak na portrecie Tomasza Zamoyskiego, gdzie ręka wygląda jakby był przyszyty tylko pod pachą i wisi luźno obok ręki. Na każdym z prezentowanych portretów Delia jest innego kroju i noszona w inny sposób. Wszystkie były dopuszczalne i funkcjonowały jednocześnie. Jednakże najczęściej Delia była noszona jako peleryna, czyli tylko zarzucona na ramiona i spięta pod szyją. Zdarza się, że trudno jest odróżnić delię bez kołnierza, bo i takie się zdarzały, od ferezji, czyli kolejnego okrycia wierzchniego popularnego w XVII wieku. Główna różnica między delią a ferezją była taka, że ta ostatnia nie miała kołnierza, w ogóle nie miała kołnierza, lub był on bardzo niewysoki. Ferezja była szatą reprezentacyjną, często była w całości podbita futrem. Rękaw mógł być długi lub krótki. Podobnie jak delie, mogły być dekorowane szarmelunkami, biżuteryjnymi rozetami, guzami i zaponami. Kontusz, czyli kolejne okrycie wierzchnie, zaczyna być wymieniany w latach 40. XVII wieku, a na przełomie wieków XVII i XVIII zyskuje on wyraźną przewagę nad wcześniej wymienionymi ubiorami. Kontusz już w wieku XVIII stał się podstawowym ubiorem męskim według mody polskiej. Dziś jest także ubiorem narodowym, przy czym nie mała w tym zasługa wieku XIX i jego sentymentu do sarmackiej historii. Kontusz posiada elementy wspólne z Delią czy Ferezją, ale jego krój jest jasno określony. A ewentualne zmiany są raczej kosmetyczne. Jest to szata wierzchnia, w miarę dopasowana w stanie, z szeroką spódnicą, czyli tak jak, podobnie jak żupan. Rękawy są rozcięte od pachy do mankietu, choć na najstarszym wizerunku, to jest na portrecie Henryka Mikołaja Sieniawskiego, rozcięcie jest tylko do łokcia. Zachowane ubiory o kroju kontusza z charakterystycznymi jednolitymi plecami, z tak zwanym słupem, znajdują się m.in. w muzeach w Krakowie i w Sztokholmie. Co ważne, kontusz w odróżnieniu od Deli czy Ferezji zawsze był przepasany w talii tak jak żupan. Strój niemiecki, czyli ubiór według mody zachodniej, był zdecydowanie bardziej skomplikowany i zmienny w czasie niż Polski. W pierwszej połowie XVII wieku był też bardziej niejednolity. Ponoszono ubiory zarówno według najnowszych wzorów francuskich, jak i tradycyjnych hiszpańsko-niemieckich. Od około połowy wieku wzory francuskie dominowały już całkowicie. Zwyczajem było, by młodzi polscy szlachcice podróżowali po Europie zdobywając nauki. I wtedy też przyswajali sobie lokalny ubiór, który często przywozili z powrotem do kraju. Na portrecie Konstantego Lubomirskiego widoczne są wyraźne wpływy mody hiszpańskiej, bogata dekoracja z koronki, obcisły wydłużony wams i przede wszystkim kryza, która w większości Europy nie jest już w tym czasie noszona. Z kolei portret Władysława IV jest wyraźnie wzorowany na nowej barokowej modzie noszonej we Francji, Anglii czy Szwecji. Strój męski, według mody zachodniej, składał się z koszuli, kaftana zwanego wamsem lub dubletem, spodni za kolano oraz pończoch. W latach 70. pojawia się ze sprawą króla Karola II Stuarta także kamizelka, która zostanie w stroju męskim na dobrych kilkaset lat, chociaż początkowo na dworze we Francji była wyśmiewana. Buty w zależności od okoliczności, były płytkie lub, sz... lub wysokie z szeroką cholewką. Wszystkie były na niewielkim obcasie. W stroju dworskim bardzo często obcasy były koloru czerwonego. W sali rycerskiej na Jasnej Górze znajduje się obraz olejny z przedstawieniem ślubu Michała Korybuta wiśniewieckiego z Eleonorą Habsburżanką. Widać na nim dworzan w strojach zarówno polskich, jak i zachodnich. Sam król nosi wysoką perukę, elegancki strój według w mody Zachodniej, buty z czerwonymi obcasami. Strój Eleonory z podwójną spódnicą jest specjalnym strojem ceremonialnym arcyksiężnych austriackich. Często pomijanymi przy omawianiu ubiorów Rzeczypospolitej, w ogóle przy omawianiu historii Polski są książęta pomorscy, gryfici i piastowie śląscy. Od czasów Reformacji większość z nich przeszła na protestantyzm i przez różne koleje losu uległa znacznemu zniemczeniu, ale jednak były to rody o pochodzeniu słowiańskim. W Muzeum Narodowym w Szczecinie prezentowana jest doskonała wystawa poświęcona właśnie gryfitom, w tym ich odzieży grobowej. W znacznej mierze są to ubiory według mody zachodniej, jak prawie kompletny, bardzo elegancki strój księcia Ulryka. Jednakże książę Bogusław XIV, ostatni z gryfitów, został pochowany w stroju polskim, dekorowanym szemerunkami. Nie sposób nie wspomnieć o dekoracjach w stroju męskim. Wielkie znaczenie miał dobór tkanin w ubiorze, często już sama tkanina była ozdobą. W stroju polskim bardzo ważne były biżuteryjne guzy, zwykle wyjątkowo bogato zdobione i o wyszukanej formie. Podobnie rozety i zapony, które dekorowały delie, ferezje i żupany. Niezwykle ważny był pas noszony na żupanie, a w późniejszym okresie także na kontuszu. W wieku XVII formy pasów były bardzo liczne. W inwentarzach pojawiają się pasy jedwabne, ażurowe, pasy siatczane, pasy haftowane i pasy tkane. Popularne były także węższe lub szersze pasy metalowe, tak zwane pasy przeworskie, które z przeworskiem w XVII wieku nie miały nic wspólnego, ale ta nazwa została ukuta w wieku XIX i tak się przyjęła i została. Szkofia lub egreta, czyli kita z piór w biżuteryjnej oprawie, była elementem wspólnym dla mody polskiej i zachodniej. Różne były jednak same nakrycia głowy, które zdobiła. W stroju niemieckim bardzo często droższa od klejnotów była upiększająca odzież koronka lub haft. Taki przepyszny barokowy styl ma ubiór Władysława Dominika Zasławskiego. Tkanina wygląda na haftowaną na całej powierzchni. Uzupełnieniem są kołnierz i mankiety z, z kosztownej koronki. Ciekawostką jest fryzura młodzieńca. Taki asymetryczny lok, warkoczyk lub pukiel włosów był zapuszczany z lewej strony na znak miłości. Moda ta wywodzi się oczywiście z Francji, a zapoczątkował ją kawaler Cadenet. Stąd jej nazwa KDN. Fryzurę taką nosiła także nasza królowa Renata Cycylia. I nareszcie ostrój damskim, który w wieku XVII był nie mniej ciekawy jak strój męski. O modzie damskiej z pierwszej połowy wieku zwykło się mówić, że była zacofana w stosunku do reszty Europy. Osobiście nie do końca się z tym zgadzam, bo uważam, że moda damska w Rzeczpospolitej była po prostu pod silnym wpływem mody hiszpańsko-niemieckiej. Co nie powinno być zaskoczeniem, bo przez 100 lat mieliśmy prawie same królowe z domu Habsburgów. A o zacofaniu mówiła następująca po nich królowa pochodząca z Francji. Sztywna moda hiszpańska długo utrzymywała się także w Niderlandach, więc nie tylko u nas. Dla zobrazowania trzy portrety kobiece z podobnego okresu. Arcyksiężna Renata Cecilia, siostra Władysława IV Anna Katarzyna oraz portret nieznanej kobiety z Niderlandów. Porównując strój z końca XVI wieku z ubiorem o ponad 20 lat młodszym, nie znajdujemy wielu różnic. Obie suknie mają spódnice wsparte na stożkowym Fortugale, którego ostatnimi bastionami były rzeczywiście w Europie Rzeczpospolita i Dwór Austriacki. Krótka kolista peleryna pojawia się w drugiej połowie XVI wieku i pochodzi z mody męskiej, ale bardzo wdzięcznie komponuje się i z damską. Typowym polskim elementem dla tego okresu jest duży futrzany okrągły czepiec, noszony przez mężatki i wdowy, często wraz z podwiką, czyli chustą przesłaniającą szyję. Obie suknie mają obcisłe staniki, które zapewne zakładano na gorsety, nazywane w tym czasie kształtem lub kształcikiem od kształtowania torsu. E, e, możliwe, że były one podobne w formie do najstarszego znanego gorsetu pochodzącego z pochówku Doroty Sabiny von Neuburg. W kolejnych dekadach w modzie damskiej słabną wpływy habsburskie i pojawiają się elementy ubioru barokowego według mody francuskiej, dzięki kolejno królowym Marii Ludwice i Marii Kazimierze. Sylwetka mocno się poszerza przy jednoczesnym podniesieniu linii talii. Suknie à la mode, czyli dosłownie modne, składające się z dwóch osobnych części, przyjmowały się u nas dość powolnie. Nie był to ubiór, który dobrze komponował się z wielkowzorzystymi, kosztownymi tkaninami, dlatego nieraz efekty takich połączeń były co najmniej zastanawiające. W dwuczęściowych sukniach zaczęto usztywniać stanik, więc zrezygnowano z gorsetu, który powróci jako osobna część garderoby dopiero w latach 90. Znika ze stroju także fortugał, czyli ciężka usztywniana obręczami spódnica spodnia. Pod koniec lat 40. ubior kobiecy nie różnią się już w zasadzie od modeli francuskich. Głębokie, mocno krytykowane dekolty sukni francuskiej były często przysłonięte wysoko wystającą na dekolt koszulą lub kołnierzem. W drugiej połowie XVII wieku sylwetka bardzo się wysmukla. Suknie mają staniki w całości usztywnione. De facto były to połączone ze spódnicą, sznurowane na placach korsety, obłożone tkaniną sukni i oczywiście pięknie udekorowane. Rękawy ulegają stopniowemu skracaniu, odsłaniając rękawy koszuli, które też sięgają już tylko do łokcia, odsłaniając przedramię. W ostatnich dekadach XVII wieku suknie damskie są wyjątkowo eleganckie i wysmukłe. Spódnica wierzchnia zostaje rozcięta z przodu, ukazując ozdobną spódnicę spodnią. W latach 80.-90. i będzie ona upinana na biodrach i pośladkach, tworząc elegancką draperię wspartą na watowanej poduszce zwaną Coule de Paris. Ta wdzięczna francuska nazwa używana będzie bardzo entuzjastycznie, choć oznacza dosłownie tyłek paryski i jest nazwą zdecydowanie prześmiewczą. Ale jak jest to à la mode? Przykładem bardzo wytwornej garderoby jest piękna suknia Anny Tworkowskiej, wykonana z wzorzystej tkaniny na czarnym tle. Stanik, rękawy i przód spódnicy udekorowane są złotą koronką. Koronki metaliczne ze złotej i srebrnej nici były bardzo kosztowne. Często zastępowano je udającymi złote koronkami miedzianymi, które również były bardzo drogie. Elementem mody rodzimej jest kołpak segretą na głowie Marii Kazimiery. W pospolitej szlachcianki i nie tylko szlachcianki, bo bogate mieczki również, często zakładały na koronkowe lub płócienne czepeczki y, obszywane futrem kołpaki. Y, ostatni portret jest o tyle ciekawy, że wierzchnia spódnica sukni w tym czasie zazwyczaj była upięta na biodrach, a nie opuszczona luźno, jak w tym y, przypadku. Y, podobną formę miały stroje do polowania, choć ten raczej, raczej nim nie jest, sądząc po eleganckim y, wachlarzu i dużym dekolcie. Pod koniec XVII wieku stanik sukni nie był już usztywniany, a ponownie zakładany na osobną część garderoby, sznurówkę, jak nazywano w tym czasie gorset. Ubiór dowi w Rzeczpospolitej składał się z czarnej sukni, okrycia wierzchniego, które na portretach często jest podbite ciemnym futrem. Szyję zakrywa podwika, a na głowie znajduje się futrzany kołpak, zakładany na dwa czepce. Pierwszy mniejszy, bardzo często niewidoczny, okrywający włosy, i drugi biały, usztywniony, jak najbardziej widoczny spod kołpaka. Zamożne wdowy często dokonywały żywota w świętym spokoju ufundowanych przez siebie klasztorach lub takich, którymi wcześniej się opiekowały. Stąd często też przedstawiane są w habitach. Takie okrycia głowy i szyi jak właśnie kołpak i podwika nosiły także pobożne mężatki lub mężatki, od których oczekiwano by takimi właśnie były. W drugiej połowie wieku mężatki nadal w większości zakrywały głowy czepkami. Zmieniły one jednak formę na nieco lżejszą, jak widać na portretach poetki Anny Stanisławskiej i portrecie trumiennym nieznanej kobiety. Czepek poetki jest właściwie tylko niewielkim kawałkiem tkaniny przykrywającym czubek głowy. Do niego po bokach z obu stron podpięte są ozdoby. Możliwe też, że loczki nad czołem lub piękne spirale włosów po bokach także są doczepiane. Kobieta z portretu trumiennego na głowie ma płócienny czepek z koronką okalającą twarz i udekorowany perłami. Tego typu czepki z koronką wokół twarzy pojawiają się bardzo często w portretach trumiennych, czasami w komplecie z futrzanym kołpakiem. W XVII wieku modna była biżuteria z pereł, tak jak na przykład widoczny na portrecie naszyjnik czy kolczyki. Kobiety często także suknię ozdabiają perłami i szlachetnymi kamieniami. W zastępstwie brylantów stosowane są także ich szklane imitacje. Moda na dekorowanie odzieży, odbijającymi światło kamieniami, wiąże się z opracowaniem nowego szlifu dla diamentu, czyli udoskonalonej formy szlifu brylantowego. Zastąpił on wcześniejszy i mniej efektowny szlif rozetowy. Dokonało się to oczywiście we Francji, cóż za zbieg okoliczności, a szlif jest nazywany szlifem Mazarena, kardynała Francji, który zlecił jubilerom to zadanie. Stanik z sukni Aleksandry Ogińskiej jest ozdobiony kompozycją z jasnych i czarnych pereł oraz dodatkowo przewasany łańcuchem brylantów lub szklanych kamieni imitujących. Na środku dekoltu przypięta jest duża brosza, także wykonana z brylantów lub ich szklanych odpowiedników. Nieco koloru dodają czerwone wstążki, którymi przewiązane są rękawy i zawieszona jest na nich brosza. Na portrecie Anny Lubomirskiej także znajduje się spor dekoracji wykonanych z pereł. Między innymi długi naszyjnik z kilku sznurów pereł, pojawiają się one także na dość dużych zausznicach i krucyfiksie. Spod olbrzymiego, wręcz monstrualnego futrzanego czepca widoczny jest mniejszy czepek, który także wygląda na bardzo bogato, zapewne w całości, obszyty perłami. Anna Konopacka, sportretowana wraz ze swym mężem Jerzym, jest ubrana w suknię podobną do wspomnianej wcześniej już sukni Anny Lubomirskiej. Stanik sukni jest wydłużony i bogato dekorowany perłami. Kołnierz jest wykonany z delikatnego, transparentnego płótna i ozdobiony na krawędzi koronką. Tego typu kołnierze były wspierane na specjalnych, obszywanych tkaniną i usztywnianych papierem, często także drutem i wierzbinami, stelażach. Ażurowa forma takiego stelarza wykonana tylko z drutu, ewentualnie w owiniętego jedwabiem, nazywana była rebatto. Na głowie kobieta ma widoczny czepek z czarnej tkaniny, przykrywający włosy. Do niego podpięte są długie brzuturyjne załóżnice. Na wierzch nałożony jest jeszcze jeden czepek, wykonany z białego płótna, a całości dopełnia, modny w tym czasie na zachodzie. Czarny kapelusz, oprzyty, taki czarny kapelusz z wysoką koroną, oprzyty perłami. Także jest to widoczny znak, że modowe nowinki do nas jak najbardziej docierały i po prostu nie znajdowały podatnego gruntu, w związku z czym się nie przyjmowały. Jako przykład tego, że jeżeli już coś u nas weszło do mody, to bardzo długo z niej nie wychodziło, może posłużyć pół wieku późniejszy portret trumienny Barbary Lubomirskiej, która na modnym kapturku z czarnej koronki ma nałożony właśnie futrzany czepiec. Zwracają uwagę także rozbudowane zausznice i dekolt przesłonięty koszulą. Jak wspominałam wcześniej, nie wszystkim podobały się takie bardzo głębokie dekolty. W sukni francuskiej z odsłoniętymi ramionami, dlatego w warunkach polskich koszula była zazwyczaj mocno wyciągnięta i ukrywała ramiona i większą część dekoltu. Wiek XIX był wyjątkowo zainteresowany odkrywaniem na nowo historii. W tym szczególnym dla Polaków czasie, gdyż Polska znajdowała się pod zaborami, nawiązania do naszej przeszłości były niezwykle mile widziane, zwłaszcza wszelkie przejawy jej gloryfikowania. Wciąż żywa była pamięć od sieczy wiedeńskiej i zwycięskich szarży husarzy. Trylogia nieprzypadkowo więc nawiązywała do wieku XVII. Polacy żyjący w czasach Sienkiewicza bardzo chętnie ubierali się w stroje polskie, które nawiązywały krojem do oryginalnych ubiorów XVII i XVIII wieku. Strój patriotyczny, bo tak należałoby go nazwać, był widocznym świadectwem miłości do ojczyzny, jego właściciela. Czasami niestety była to taka bardzo Powierzchowna y, miłość i objawiała się tylko ubiorem. W zbiorach muzealnych zachowały się nie tylko obiekty z XVIII czy XVII wieku, ale także nie mniej cenne żupane z wieku XIX. Jedna od drugich bardzo się różniły krojem, co sugeruje, że zamiłowanie do historii ma jednak pewne techniczne granice. Żupany oryginalne miały połę prawą zachodzącą na lewą, czyli według mody polskiej, ale w wieku XIX szyto je według aktualnie panujących zasad, czyli na modę zachodnią, połą lewą zachodzącą na prawą. W Muzeum Narodowym w Krakowie znajduje się wyjątkowo ciekawy żupan w kolorze fuksji. Takie jadowite kolory uzyskano wraz z odkryciem barwników anilinowych w 1862 roku i przez krótki czas były one szalenie modne. Ale w ubiorze damskim. Kolory w ubiorach męskich w wieku XIX były niemal zastrzeżone. Ich gama była bardzo niewielka i zdecydowanie nie było wśród nich miejsca dla różu. Jednak w ubiorze historycznym pozwolono sobie na takie wyjątkowe szaleństwo. Orędownicy powrotu do tradycyjnej mody polskiej ściągali na siebie gorącą krytykę. Zarzucano im powierzchowne podejście do miłości ojczyzny, niezrozumienie jej potrzeb. Moda na ubiór polski była szczególnie popularna w Galicji, która równocześnie była przez jej mieszkańców nazywana Galicją i Głodomerią. Przyznam, że nie było łatwo streścić historię ubioru XVII-wiecznej polskiej szlachty w pół godziny, ale całe szczęście się udało. Jeśli będą Państwo mieli jakiekolwiek pytania, a po tak szybkim galopie przez kolejne tematy spodziewam się, że będzie ich dosyć sporo, to proszę napisać do nas na Facebooku, napisać maila lub po prostu zostawić komentarz do filmu. Bardzo dziękuję za uwagę.